Od 10 lutego w związku z przerwą międzysemestralną w szkołach i na uczelniach w Krakowie zacznie obowiązywać nowy, zmieniony feryjny rozkład jazdy. I tak linie 50 i 52 będą kursować z częstotliwością co 7,5 minuty przez cały dzień. Linia 429 i 475 zostaną zawieszone, a linie 139, 502 i 503 będą kursować nieco rzadziej, z częstotliwością zmniejszoną do 10 minut. Zmiany w komunikacji będą obowiązywały do końca ferii, czyli do piątku 23 lutego.